Jest piątkowy poranek, z taką pełną werwą ruszamy. Hello mordeczko. Hej, hej. Od nowego roku wprowadzamy do filmików element spontaniczności. Było wszystko strasznie przewidywalne. Będziemy losować, co mamy robić. Będę rzucał monetą. Jak wypadnie orzeł, to będziemy pić piwo, a jak reszka, to nie ma wała. Nie pijemy. No i już na lotnisku wędkowe. Już byś coś zajarał? Już bym kurwa skręcił jakiegoś lola. Czy jakiś automat z lolami. No, pan kierownik zawiedziony. Niestety. Pomyślał, że będziemy jechać na rowerze, tak? Marzyłem o tym. No iśmy dojechali, panie kierowniku. Wow. Dziś będziemy zwiedzać. Jak to się wymawia? Nijmegen. Miejscowi lepiej tego nie wymawiają. Nijmegen. Najwyższa pora na losowanie. Piwo czy herbata? Piwo czy herbata? Dobra, najwyższa pora liznąć trochę kultury lokalnej. A wiadomo, że najwyższa kultura to kultura stadionowa. Aha. No, to nie będzie zwykły mecz, tam właśnie pan mówi. To jest druga liga holenderska. Gospodarze to NSE. Tak podobno to się wymawia, tak pan kierownik powiedział, tak? Nie. A drużyna gości to słynny Telstar. Ja wyczytałem, że drużyna gości ma przydomek Białe Lwy. A gospodarze jaki mają przydomek? Telewizory. Drużyna NSE, czyli NEC, ma przydomek... No. Na Wikipedii było napisane. No. NEC. Zaskakujące, naprawdę. Ja dzisiaj nie będę ukrywał, za kim jestem, bo postawiłem pieniądze na to spotkanie. Na zwycięstwo gospodarzy. Ciekawe, czy ktoś odgadnie, gdzie postawiłem. Taka trudna zagadka. Jeden do zera dla gospodarzy. A my, tak jak kiedyś w Grecji, dzisiaj mieliśmy się zabawić tutaj w skautów. Chyba Gola nie gra. Wojciech Gola, zawodnikiem NEC jest. Od roku. Miał być. Tak w internecie wyczytaliśmy, ale po przybyciu na miejsce okazało się, że już nie jest. Od roku, tak? No ja już nigdy nie będę robił scoutingu na podstawie Wikipedii. To było dobrze, tylko nie doczytaliśmy. Tak? Możesz, kurwa! No i 1-1 się zrobiło, proszę państwa. Do przerwy 1-1. Bardzo ciekawa jest ta druga połowa. Nie wiem, czy my byśmy lepiej nie zagrali w niej. Kwadrans do końca, nadal 1-1. Ale pamiętaj, panie kierowniku, że nie ma nic piękniejszego niż zwycięska bramka w 90 minucie. Ale niewiele zabrakło! Co dzieje? Było blisko, ale najważniejsze, że chociaż w losowaniu mam szczęście. No i mamy sobotę, panie kierowniku. Po odgłosach można sądzić, że śniło się panu coś, że pana rozszarpują. No, pan też nie był za cichutki. Hola, hola, ja nie chrapię. A co robisz, kurwa? Tak robisz, nie? No to jeszcze pora tylko zwiedzić to Nijmegen. O, tam jest kościół. No, tak go pewnie bardziej widać. I lecimy dalej. Kierunek jaki? Przed siebie. No niestety usiadłem źle. Czternaście przesiadek za nami, już jesteśmy w Amersfoort. Jeszcze tylko 7 i... już na miejscu. Jesteśmy w Spakenburgu. Tak, właśnie dzisiaj w Spakenburgu wielkie derby. I to jest dobra wiadomość. Jest też wiadomość nieco gorsza. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że nie ma już biletów na to spotkanie. Super. Próbowałem kupić online, ale się system wykrzaczał i nie kupiłem. Myślałem, że bez problemu dostaniemy na miejscu i dupa. No, idziemy obadać teren, czy da radę jakoś tam coś ten tego. No i dotarliśmy na stadion, na którym jest mecz. Nie ma ani jednego biletu. Nie ma nawet ani jednego biletu VIP-owskiego, ale pan w sklepiku klubowym doradził. Jeżeli zostaniemy na stadionie, to możemy tu zostać i oglądać ten mecz, bo od pierwszej dopiero zaczynają sprawdzać bilety. Czyli 3 godziny na obiekcie i oglądamy albo wychodzimy na zewnątrz. Tak to wygląda. A co się okazało, że jeszcze jakiś mecz kobiet się trafił. No to poglądamy sobie, jak kobitki grają. A, pięknie.
Ten mecz kobiet na razie nie zawodzi. Poziom bardzo wysoki. No. Bożeż! Dobry mecz, panie kierowniku, pan wybrał. O! Panie kierowniku, czasu trochę mamy, to proponuję rozegrać mistrzostwa z Spakenburga w Tinderze. Och, kurde. No to zaczynamy. Komu tutaj więcej par wyskoczy? No, panie kierowniku, mi idzie bardzo dobrze. No wygląda na to, że już nas stąd nie wypierdzielą. Mecz kobiet już się zakończył, nie znamy wyniku za bardzo, ale mniej więcej znamy wynik naszej rywalizacji na Tinderze. Chyba zasłużony remis padł. Ile par? Zero. Zero. A tak w ogóle to będzie trzecia liga holenderska. Wielkie derby z Spakenburga. Czerwoni kontra niebiescy. Czerwoni to... Czerwoni. IJsselmer Vogels, chyba tak to się wymawia. A goście to... Niebiescy. Spakenburg SV. Mamy temat na TVN-u, 20 minut do meczu, a na boisku pojawiają się panowie w jakichś przebraniach z karabinami. Pierwszy gwizdek już za 15 minut. My tu już marzniemy z godzinkę w tym wspaniałym miejscu. A dlaczego przyszliśmy tak wcześnie? Dlatego. Dobra, to zaczynamy. No i po co to wszystko? 10 minut opóźnienia. Po co to wszystko, panie kierowniku? Skandal po prostu. Chuligani rządzą tym klubem. Dwa bardzo intensywne sprzątanie płyty boiska. Dają radę. A jest to szybko. Oni tego do Wielkanocy nie skończą. O, poszli. Ale się zrobiło meczyk od samego początku. O kurde. I się styszczał na bramkę. Ile czasu minęło? Dużo. Dużo czasu minęło? O kurde. A nie, tam widać 20. 20 minut już grają, co? Wystarczy nam? Myślę, że możemy zmienić miejsce. A, po co marznąć, jak w środku też pokazują? Tylko wyszliśmy od razu pada gol. Robi się coraz ciekawiej, pan kierownik utknął w kiblu. Spakenburg wyrównał. I jeszcze lepiej, do przerwy 1-1, a my już poza stadionem. Stwierdziliśmy, że drugą połowę lepiej będzie zobaczyć na mieście. No i oglądamy. W saloniku VIP. 10 minut do końca meczu. Zaraz sprawdzimy, czy warto w ogóle tam jeszcze wracać. Dzikich plaż, na których zbierałam bursztyny. Derby, derby i po derbach. Kurwa, jak mam stąd wrócić? Wróciliśmy do hotelu i pani po wysłuchaniu tego, co myślimy na temat przyszłości świata, stwierdziła, że musi od nas wziąć jakiś depozyt, kurwa. Depozyt, że niby coś rozpieprzymy. Więc stwierdziliśmy, że żeby była bardziej jeszcze niepewna, to pójdziemy na miasto. 20 lat się znamy prawie. 20 lat się znamy? No. 99. To jest ten hip, co będzie trwał wiecznie. Nic się nie zmieniłeś przez te 20 lat. Hej! Historii nie zmienisz. Kiedyś młodzi gniewni, dziś starzy wkurwieni. Hej! Jest już niedzielny poranek. Już chodzimy na żywo? Ależ to było meczycho generalnie, nie? Wspaniałe, wspaniałe. Jak pan będzie wspominał derby z Spakenburga? Będzie pan o tym rymował na swojej nowej płycie? No myślę, że gdzieś to wrzucę w którąś zwrotkę. A jakie plany na dzisiaj? Dzisiaj rzucimy inną monetą. No. O ja pierdzielę. Ale już nie będziemy tego nagrywać.
Halo, halo, a kto chciałby teraz zobaczyć reklamę, to ręka do góry. Na pewno dużo rąk, teraz w górze. W wersji wideo reklamy nie będzie, ale jak ktoś by chciał reklamy poczytać, to są one w opisie filmiku i w komentarzach pod. I tyle. A tu nagramy mój pierwszy teledysk. I jak będziesz robił? Tak jak znani raperzy? Jak kraby. Nie, bo potem kurwa w robocie z mnie śmieją. Filmy to oglądaj. Prosimy się nie śmiać z pana kierownika w robocie. Przemku, weź to pod uwagę. Ale w sumie to z czego tu się śmiać?